Ale nagle się coś zacięło w biegu na 10 km łyżwą. No, okazało się te piszczele. Zobaczymy. No, dzisiaj tu na szczęście piszczele nie są tak obciążone, bo przy klasyku. Jest inny styl, tak? Tak, przy klasyku nie. To będzie się dopiero, że tak powiem, ujawniało trzeciego dnia, czyli kiedy będzie bieg na dochodzenie. Justyna Kowalczyk, wicemistrzyni olimpijska w sprincie. Szósta, więc finalistka Mistrzostw Świata, mówię o sprincie w Aldifieme. Numerem 13 Astrid Underholt Jakobsen, mistrzyni świata z 2007 roku. Sapporo siódma na Igrzyskach Olimpijskich w sprincie. To jest zawodniczka, która świetnie biega techniką klasyczną, chociaż oszczędzała się w eliminacjach z trójką. Saidi Björnsen. Pewne zaskoczenie będzie, bo to Amerykanka, 24-letnia młoda, daleko, daleko poza ćwierćfinałem była nawet w Aldifieme, bo na 30. Z taką, tak, wspaniałą sprinterką i poprawiły się w sprinterze. Tak, bo na 32. miejscu tam była, ale więc tutaj jest również druga jej koleżanka ze Stanów Zjednoczonych, Aida Sergeant, Ida Ingemarsdotter, no tutaj nie potrzeba przedstawiać. Mocno zbudowana po prawej stronie, w tej chwili od druga od prawej, Szwedka, 28-letnia wicemistrzyni świata z Val d'Ifieme, i Nicole Fessel, specjalistka raczej od dystansów, nie od sprintu. Justyna się troszeczkę zaplątała tutaj na tym zakręcie, więc jest z tyłu, ale to jeszcze nic nie jest stracone. Spokojnie, spokojnie, pamiętamy Rosjanka, gdzie była, a na ostatnim podbiegu odskoczyła dziewczyny. Justyna najwyraźniej kontroluje teraz. Kontroluje, jedzie z tyłu. Kłóca bardzo mocno, żeby jak najdłużej jechać za zawodniczkami. I wskoczyła w swój tor. Tak, tutaj na szczęście nie ma, tak jak mówiłaś, to jest trasa dość szeroka, nie ma takich konieczności, nie ma tutaj konieczności, żeby walczyć ze sobą bark w bark. Ale Jakobsen odskakuje bardzo mocno. Jakobsen była 13. w ćwierćfinale. Jest więc... już Justyna. Tak, 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 tak. I teraz będzie zakręt w lewo, więc jej najkrótsza trasa. Już rzuciło ładny rytm podbiegu i trzymają jej te naty dobrze chyba, Beniu. Dobrze, dobrze, wszystko jest w porządku. Świetnie, świetnie, świetnie. I jest już pierwsza. A zatem mówiliśmy, to zupełnie inna zabawa, biegi już bezpośrednio, za nimi na trzecim miejscu Ingemarsdotter. A więc Jakobsen, Kowalczyk, Ingemarsdotter, Amerykanki, Björnsen, Sergeant. Ale jadą Justynie troszeczkę słabiej na te. To widać, bo jechały równiusieńko, tak samo kucnęły, a niestety Justyna została z tyłu. No to jest informacja. To jest ważne. Tak, dla serwismenów, którzy na pewno to obserwują, tak, będą musieli troszeczkę poprawić. I teraz ten podbieg, potem już tylko stadion. Ingemarsdotter przyspiesza. Justyna zaraz wrzuci ten swój rytm mocny. Tak, ale luźno, luźno. Bardzo dobrze, bardzo ładnie wybrała, tak. Także ten tor jest jednym z lepszych, bo jest najkrótszy do mety, tak jak mówię. Szybkim rytmem, ale bardzo luźno i to wszystko czyni rzeczywiście, że jest ta technika jej dzisiaj efektywna. I proszę bardzo, jaka to jest szybkość. Ingemarsdotter zostaje, wszystkie zostają właściwie w tym momencie. W ogóle nie trzymają jej narty, coś się stało. Musiała wybiec tą... poza tor. No bardzo przytomnie sobie rozegrała ten bieg Justyna. Zaczęła, przypomnijmy Państwu, bardzo spokojnie, kontrolując sytuację, nie wdając się w żadne przepychanie na początku. Potem w momencie, kiedy trzeba było to zrobić, wyskoczyła do przodu. No i na tym podbiegu postawiła kropkę na D. Justyna Kowalczyk, Ingemarsdotter, tam będzie walka o drugie miejsce. Czy Szwedka, czy która z Amerykanek? Bo widzę, że Jakobsen niestety dobry początek, ale nie wystarczyło jej sił. I szybki bieg, chociaż nie tak szybki jak tamten poprzedni, to jest bieg numer 2, jeżeli idzie o rezultat. 3-4 i 30. Poprzedni Selin Brundli 3-1-9, ale to też będzie Norweszkę kosztowało utratę sił. Czyli najszybszy bieg z Kicken Randall. Tak. Selin Brundli, Kicken Randall 3-1-9. O 40 Kicken Randall wolniejsza, 3-1-9 Selin Brundli, Kicken Randall, Justyna Kowalczyk 3-4 i 3, Ingemarsdotter i Sergeant. Ach, tutaj przewróciło lekko, no ale jednak chyba Szwedka minimalnie przed Amerykanką.
Chociaż tutaj komputer jeszcze się zastanawiał. Tak, Inge Marsdotter o 1,5 sekundy za Justyną Kowalczyk, potem Sergeant Jakobsen. A więc jakaś taka jakby troszeczkę podobna sytuacja jak u Marit Bjergen, która też ruszyła mocno, prawda, i zgasła na końcu. Tu też. Zabrakło, tak. Czyli chyba jednak ten trening jest fala. Przypomnę, jedna z najlepszych sprinterek świata, trzecia była podczas Mistrzostw Świata w Val di Fiemme, piąta zaledwie, więc poza